Grupa młodych i energicznych ludzi dobrej woli podjęła wyzwanie mające na celu walkę o zdrowie Wiktora Wojnarowskiego, chłopca, który ma bardzo wiele powikłań po operacji serca metodą Fontana. Jedynym ratunkiem jest dla niego operacja w Niemczech, której koszt oszacowano wstępnie na 31,5 tysiąca euro. W tym celu został zorganizowany Wieczór Talentów Wieczorem Nadziei dla Wiktora Wojnarowskiego, który odbył się w willi Bolestraszyce. Wielu ludzi wsparło akcję. Mieliśmy okazję przekonać się, że talentów i gorących serc, które chcą dać szansę Wiktorowi na życie, nie brakuje. Jak tylko dowiedzieliśmy się, że jest taka akcja, bez wahania zgodziliśmy się na organizację tego koncertu tutaj w naszym miejscu. Chcemy po prostu pomagać. Jeżeli mam taką możliwość, będziemy pomagać. Postaramy się na przyszłość też to kontynuować. Pomysłodawcą imprezy był Mateusz Mokrzycki, wyjątkowy człowiek, pełen wiary i nadziei. Otrzymałem impuls właśnie od osoby, od menadżera tego hotelu, że jest pewna osoba, która potrzebuje pomocy. Z racji tej, że bardzo lubię pomagać innym ludziom, też jestem ratownikiem medycznym, wiem jaką wartość ma życie, postanowiłem uruchomić tak naprawdę Facebook, który ma bardzo dużą moc. Wpadłem na pomysł, żeby zorganizować Wieczór Talentów Wieczorem Nadziei dla Wiktora Wojnarowskiego. Jak ogłosiłem wydarzenie, zauważyłem, że bardzo szybko, chętnie zgłasza się masa osób, która chce wesprzeć wydarzenie. W postaci właśnie przede wszystkim talentów, ale także ludzi, którzy chcą oddać swoje cenne rzeczy na aukcję. I tak oto właśnie powstało bardzo duże wydarzenie, które dzisiaj się skupia tutaj właśnie w willi Bolestraszyce. Chłopczyk ten nie jest z nim spokrewniony, ale Mateusz wyobraża sobie, że kiedyś może jego spotkać taki los. Dlatego stworzył niezapomniany wieczór dla Wiktora i jego rodziny. Zapadła decyzja po konsultacji z profesorem Malcem z Niemiec, że trzeba dziecko wieźć do Niemiec i robić ponowną operację, bo tak jak jest w tej chwili, to dziecko nie będzie żyć, nie da sobie rady w żaden sposób. Czyli rodzice i rodzina podjęła decyzję, że musi być dziecko dane do kliniki w Niemczech. I czas operacji jest ustalony w miesiącu marcu 2015 roku. Dlatego szukamy wsparcia z każdej strony, kto jak może, bo tak duży wydatek jak 31 500 euro dla nas ludzi biednych to jest ogromna sprawa, żeby podołać ten tak duże odpłatność po operacji. Więc prosimy wszystkich ludzi dobrego serca o pomoc w zorganizowaniu tej operacji. Życie jest zbyt krótkie, zbyt kruche, by stać bezczynnie i obojętnie. Bądźmy świadomi, że dzisiaj Wiktor jest w potrzebie. Kolejnym może być nasze dziecko. A wskazówki zegara nieubłaganie mkną. Tak niewiele trzeba, by zrobić tak wiele. O tym, że Wiktorek choruje, wiedziałam już od dawna, bo jest to syn naszych dobrych znajomych, pochodzi z tej samej, tato jego pochodzi z tej samej miejscowości co ja, czyli z Pisarowiec pod Sanokiem. Aczkolwiek nie wiedzieliśmy, że sytuacja jest aż tak skomplikowana. Półtora tygodnia temu zadzwoniła do mnie siostra, która też włącza się w akcję właśnie w tamtych okolicach, w okolicach Sanoka. I bardzo mocno mnie ujęła, bo rozmawiałyśmy płacząc prawie, że sytuacja nas poruszyła i pomyślałam, że może i tutaj, może będą ludzie dobrego serca i będą chcieli temu małemu chłopczykowi pomóc. Stąd się to wzięło, aczkolwiek nie byłoby tej akcji, gdyby nie mój szef, który bez wahania udostępnił nam lokal. To była taka jedna wytyczna, która mnie podbudowała, a druga to znajomy i nieznajomy chłopak, z którym widziałam się raz, ratownik medyczny pan Mateusz Mokrzycki, który obecnie studiuje i chyba pracuje w Rzeszowie, też nie jestem pewna, ale właśnie Mateusz Mokrzycki mnie zmobilizował tak mocno, że postanowiliśmy zadziałać. I tak naprawdę jest to może mój pomysł, ale cała organizacja i cała ta impreza dzisiaj to jest naprawdę praca wielu, wielu ludzi. Bez nich na pewno by nam się nie udało i nie byłoby tego przedsięwzięcia dzisiaj. Pushing me aside, since
Wszystkie zebrane pieniądze zostały przekazane na operację serduszka Wiktora. A jeżeli Ty chcesz pomóc w walce o jego zdrowie i życie, możesz dokonać dobrowolnej wpłaty na konto Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis z dopiskiem Wiktor Wojnarowski.